wracamy sobie pod Sejm i teraz patrzcie, takie jajca. Tu tłum policji. Tam na drugim w ogóle przejściu, czy na skrzyżowaniu, stoi tłum policji. Tu idzie tłum policji. I tu idzie policja. I oni... No nie wiem, jest ich z 200, nas może 40 osób. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani tutaj robi? Przepraszam. Przyszedł pani, który sobie pobłowić. Posłał na Sejm. Jestem na terenie. Jestem na terenie ogólnie. I mogę to robić. Nie kryj się, posłanko! Baryki upadły, więc w związku z tym policja się rzuciła nas z niesamowitą agresją. Strasznie agresywnie się zachowali. To rzadko się widzieć taką agresję. Wyrywali tutaj Kasprzaka jakoś osobno, gdzieś go bardzo oddzielili gigantyczną grupą. Sejm przestał być legalną władzą. Żaden poseł nie powinien dzisiaj móc wyjść z Sejmu swobodnie. Chodźcie do nas. Nikt panią już nie pokocha. Nikt z panią, nikt również pani nie znienawidzi, ale wszyscy będą panią gardzić i się z pani śmiać. Śmiać z baby, która pluła wszystkim na głowy, dlatego że ktoś posadził jej tyłek na bardzo ważnym miejscu, miejscu posła Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjeżdża Krystyna Pawłowicz! Nie wyjeżdża. To jeszcze nie ta. No ale to te wszystkie nagrania idziemy na pewno jutro publikować na naszym Facebooku, na Twitterze pewnie też. No i tyle. Dobry wieczór Państwu, to jest program w Telewizji Ekstra. Ja się nazywam Dorota Łosiewicz, ze mną w studiu Rafał Ziemkiewicz, witamy ponownie i teraz będziemy z nami, jeszcze jest miejsce dla zbłąkanego wędrowca, już się tak szykujemy do Wigilii. Żartowałem. Trochę z innego powodu, ale jeszcze nie powiem, dla kogo jest to miejsce. O tym Państwo się przekonacie za chwileczkę, a teraz pokazaliśmy Państwu materiały z demonstracji obywateli RP. Jak Państwo widzieliście, na jednym materiale bardzo pokojowa obywatelka RP obrażała posłankę do Sejmu, posłankę Prawa i Sprawiedliwości, Krystynę Pawłowicz, a na drugim materiale pan przekonywał, jak to mówił o tym, jak to policja ich tam okrąża, szykanuje, jak to w ogóle jest zła. To jest ciężki, częsty motyw, który moim zdaniem raczej do jakiegoś psychoanalityka się nadaje. Mianowicie, my, proszę Państwa, te portale, tam Facebooki, kodu, profile właśnie obywateli tak zwanych, rozmaitych tam jeszcze innych, bo tych jest dużo, jacyś tam obywatele solidarni w akcji, że taka frakcja bojowa tych bojowych, Stowarzyszenie Odnowa, czyli Mateusz Kijowski, wygnańcy z kodu. My to wszystko przeglądamy i chcieliśmy się z Państwem po prostu podzielić taką wiedzą. Na przykład tam są takie dwa wątki. Jeden to taka martyrologia, barierki postawili pod Sejmem. A, policja stoi, prawda? Nie, najpierw jesteśmy... robią ten, że będą aferę zwołują, że będą robić, dymić, no to, a potem się dziwią, że policja. Są barierki, ale... A dumni są i jaka krzywda ich spotyka, że oni, obywatele, przychodzą, a tu barierki stoją. No ale przede wszystkim pokazują, że to oni są ci dobrzy, strasznie spokojni. Są dobrzy, spokojni, pokojowi, sympatyczni. Pokojowo walczący o demokrację, a wszyscy inni są źli, tylko że właśnie ta pani, która atakowała panią poseł Pawłowicz, no była ich. Jest taka zasada, wiesz, że co wie każdy, kto psy hoduje, że im pies jest taki mniejszy, to jest bardziej agresywny i dużo głośniejszy, prawda? I ja takie mam wrażenie, ponieważ no, od 400 odcinków obserwujemy te rozmaite manifestacje, one się takie robią coraz bardziej mikroskopijne, a natomiast rzeczywiście zgodnie z tą samą zasadą, im bardziej ich jest mało, tym są bardziej agresywni, prostaccy, wulgarni. I też próbują podgrzać atmosferę przed świętami, jak w ubiegłym roku. I sprowokować jakąś drakę. Teraz obywatele RP. Generalnie chodzi o to, żeby podgrzać, zagrzać, sprowokować, wyprowadzić na ulicę, zrobić awanturę. Bo Sejm już przestał być oficjalny, przestał być legalną władzą. W którym momencie i dlaczego przestał być legalną władzą? Bo przyjął taką ustawę, która temu panu z trzema zębami się nie podoba. Ktoś się do nas zadzwonił teraz. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Halo. Dobry wieczór. Witamy, dobry wieczór. Proszę Kłaniam mówić, się. Panie Marku, słuchamy. Pozdrawiam redakcję, kapitalny program. Do aktualnego tematu nie będę się odnosił, bo to nad chorymi ludźmi to tak wypada trochę to spuścić ze zasłony milczenia, że tak powiem.
Poza tym chciałem powiedzieć... Ma tak, pan szczęście, panie Marku, bo tam w Dortmundzie ma pan od nich daleko, a my ich tu niestety właśnie, mamy na co właśnie, dzień. Właśnie, właśnie. Mhm. Ale chciałem wrócić tak do wcześniejszych lat. Zanim się tak w ogóle zacząłem interesować polityką i tak dalej, ja już tu siedzę 33 lata. I to było 2005-2007, co zwróciło na mnie uwagę i tak w koło, tak patrząc, jaki potężny hejt wtedy szedł na PiS. Ja nie byłem ani zwolennikiem PiS-u. Wtedy nie wiem, czy było chociaż PO, czy coś takiego, a ja mówię, to jest nieprawdopodobne. Potem zacząłem się tym wszystkim interesować i tak od pewnego czasu, dobra, można krytykować tego, czy tamtego, czy innego ministra, ale mimo wszystko ci ludzie, jaki oni mimo wszystko wytrzymali hejt przy tej całej przeciwnej propagandzie i mimo wszystko wygrali te wybory. Także już za sam ten fakt to... Naprawdę godni podziwu. Za co ludzie kochają Rockiego Balboę? No za to właśnie, że wytrzymywał te wszystkie ciosy, które na niego właśnie spadały. A ile to było? Chyba ze 4 części, więc prawdziwy szlagier. No, przepraszam, no. Takie mam skojarzenie, ale rozumiem, że... Ma pan rację, no ale nie każdy potrafi to wytrzymać. I muszę państwu powiedzieć, żeśmy z żoną podjęli decyzję, że po tylu latach, mimo tego, że nikt nie jest idealny, ale przy takim rządzie, jaki teraz jest, wracamy. Kiedy? No, planujemy na przyszły rok uporządkować swoje sprawy i wracamy. Zawsze no mnie niezmiernie cieszą się takie deklaracje, kiedy słyszę, także mamy nadzieję, że wszystko się tutaj ułoży tak, że nigdy państwo nie będziecie tej decyzji żałować. Cieszymy się i dziękujemy, a my będziemy kontynuować temat będziemy tych pokojowych wracać, tak. Demonstracji. Musimy państwu, przynajmniej ja czuję taką potrzebę, żeby się wytłumaczyć, czynię to parafrazą z mistrza polskiej satyry Ignacego Krasickiego i hejt niekiedy może być nauką. I dlatego to państwu pokazujemy, żeby po prostu, żeby państwo wiedzieli. No. Oddałem naklejkę pani, która mi przyda... Więcej szacunku mam dla k***y spod latarni jak dla ciebie. Tak jest. Na się nie przemawia. Tamta przynajmniej wie, o co chodzi, a ty jesteś sprzedajna za nic. Niech mi pani dotyka. Ale to właśnie byli pokojowo nastawieni obywatele RP. Z nami w studiu, proszę państwa, jest teraz Ania Machińska. Znacie państwo Anię doskonale. To jest nasza reporterka, która od ponad 400 odcinków chodzi na demonstracje. I coraz bardziej się zastanawiamy, czy mamy sumienie ją tam dalej puszczać. Bo, albo może, nie wiem, tak jak w filmie Szczęki, w takiej klatce, jak tam się zanurzał Schneider na rekiny polując, żeby cię nie mogli dosięgnąć. Ci, prawda, ale ubywatele, jesteś tutaj czy jakich tam nazwać. Z nami, żeby opowiedzieć o tym, co się stało, bo zostałaś zaatakowana, no na szczęście słownie, przez pana, jak tutaj widzimy na monitorze, w sposób bardzo agresywny. Powiedz, co tam w ogóle zaszło? Od czego to się zaczęło? Tak, ja myślę, że naszym widzom w ogóle należy się najpierw wyjaśnienie całej sytuacji. Tradycyjnie pojechaliśmy pod namioty KODO, by zrobić materiał. Chcieliśmy podpytać, czy to prawda, że dzisiaj szykowana jest akcja tego, by zablokować Sejm, nie wypuścić polityków. KOD czy obywateli RP? KOD. Obywatele RP i OSA. Właśnie tutaj sytuacja jest o tyle złożona, że z KOD-u powstało bardzo wiele różnych organizacji. Obywatele RP, ta najbardziej radykalna, ta, która właśnie ta nas tutaj dzisiaj przy robieniu materiału zaatakowała. Są jeszcze Solidarni w akcji, i wiele, wiele innych. Jest też znana nam postać pan Kramek, który prowadzi o... Tak no zwana właśnie, Fundacja Otwarty Dialog. Ja polecam w internecie, bo to są stopniowo się dziennikarze dobierają do sponsorów tej fundacji. To ten pan taki, którego pan w czerwonym kółeczku pokazywaliśmy. Tak, widać go w tej chwili na monitorze, pan Kramek. Uważni widzowie wiedzą, to jest... Ja przepraszam za tę dygresję, ale naprawdę to jest bardzo ciekawy wątek tych sponsorów, głównie rosyjskich tej fundacji. To są ludzie, którzy, jak się okazuje, robią milionowe interesy na tego rodzaju rzeczach, których, umówmy się, w Rosji Putina nie można zrobić od tak po prostu sobie, nie mając na to i pan Kramek spokojnie przyglądał się temu, co się działo, ale jakoś, wracamy do tego... Jakoś nie zareagował, jak przystało na lewicowego mężczyznę, tak który jest. Bardzo szanuje kobiety i wracamy dba, do tego, co się zaszło, bo do tego, co zaszło, bo nie mamy dużo czasu. Czyli dowiedzieliście się, że planowana jest demonstracja. Tak, i tradycyjnie pojechaliśmy ja z operatorem.
Jak zawsze, pojechałam, zadawałam pytania, grzecznie, kulturalnie, bo zawsze uważam, należy się odnosić z szacunkiem do drugiej osoby. I nie ma nigdy z tym problemu. Raczej się, nawet niektórzy mnie lubią, mam takie wrażenie, na tych demonstracjach no, są te same twarze to mówią, często, że nie chcą. Więc spotykamy się, bo rozmawiamy, przepraszam, jeszcze powiem, tego poglądami. Pana, co tak ci ubliżał, to też oczywiście pamiętam to za Frasyniukiem, takich tak. Dwóch, to oni się przebierają w jakieś plastikowe pistolety noszą, tak, bo pan jest tu ma taki mundur. Właścicielem jakby agencji ochroniarskiej. No, zdajesz, tych Łodzi, przebrań ale jest bardzo wiele, ale myślę, że ale w każdym razie są na każdych, tak. Tak, tak. Więc pojechaliśmy, chcieliśmy robić materiał i wtedy kilka pań tak nas obleciało, zaczęło atakować, jakieś nalepki na nas nalepiać, więc operator zdecydował, że tę nalepkę sobie odklei i odda tej pani. I stąd jest ta cała akcja, która się zaczyna od tego. Oddałem nalepkę tej pani. Pani uznała, że operator zaatakował ją. Wkroczyła policja. A co policja. Zrobił operator? Zdjął naklejkę, i po prostu chciał przykleić. Nawet nie zdążył tego zrobić, bo już wtedy ta cała ekipa demonstrujących zleciała się do nas. Pani złożyła zawiadomienie na policję, na operatora. Czyli zobaczymy, przyjechała jak policja to dalej na miejsce, tak? Policja była na miejscu. No państwo z Obywateli RP często mówią, że policja wcale ich nie chroni. To nie tak wygląda. Policji jest zawsze wiele i dba o każdego. Dbała no jak o nasze widać, policja jest tam potrzebna, bo gdyby policji tam nie było, to nie wiadomo, jakby się ta sytuacja skończyła tak naprawdę. Ja też się dziwię, bo pani z Obywateli RP śmiało mogła złożyć to zawiadomienie, więc nie wiem skąd też taki atak częsty Obywateli RP na to, na policję szczególnie. Pani złożyła to zawiadomienie, jakoby nasz operator zaatakował. A powiedz w ogóle, jak to wygląda na innych manifestacjach, ponieważ ty chodzisz dość często na te manifestacje, czy agresja jakoś rośnie? Się śmieją, że jestem specjalistką od KOD-u, może to faktycznie. Kodologiem jest. Kodologiem. Ja bardzo często chodzę na te manifestacje i jest bardzo różnie. To powiem szczerze, że to pierwszy raz zdecydowaliśmy się pokazać widzom, że zaistniała taka sytuacja. Nie raz usłyszałam obelgi w stosunku do siebie, to, że jestem panną lekkich obyczajów, że się sprzedałam. Obelgi z ust ludzi, którzy walczą o wolne media, którzy walczą o demokrację, walczą o wolność słowa. No nie wiem skąd taka agresja też, bo staram się może zawsze. Może stąd, że właśnie ich jest coraz mniej i chyba są tacy coraz bardziej zdesperowani, prawda. Że wściekli po prostu, co tu gadać, że zdaje się, że jednak nie porywają za sobą tych milionów, które im Wałęsa obiecał swego tak, czasu. Tak, ja muszę przyznać, że... A ta pani, to jest taki moment, pani, która stanęła w twojej obronie, czy to była pani z manifestacji, czy to ktoś, kto Pani przechodził? Była prawdopodobnie jakąś reporterką. Niestety potem sama uciekła, bo też się przestraszyła ten pan, który tam jeszcze z tyłu tak mnie zwyzywał, operatora zwyzywał, jeszcze większe obelgi wobec nas zgroził. Doszło do tego, że powiedział nawet, że dostałby 10 lat za nas. Tylko tyle. I grożono ci także ogoleniem głowy. Ogoleniem już nie wiem, czego tak naprawdę. Ale tak, takie groźby padły w moją stronę. Groźby no, karalne. Nie jest to pierwszy raz, muszę przyznać. Ale pierwszy raz w ten sposób, że tak powiem, wróciłam taka roztrzęsiona troszeczkę. To była pierwsza taka poważna napaść słowna, bo to, że czasem coś usłyszałaś niemiłego, no to starałaś nie, się no, tak był, zdarza mi się siebie, też ale takie to było po prostu niebezpiecznie. Przepraszam, że weszłam w słowo. Zdarzały się też takie manifestacje, że gdzieś tam mikrofon upadł. Gdzieś tam ktoś zaatakował, przeatakował. No tymi nalepkami to nie pierwszy raz nas, że tak powiem, zaatakowali. Ale zazwyczaj te demonstracje przebiegają naprawdę dosyć tak, mogę porozmawiać sobie z tymi ludźmi. Wiadomo, zbiegnie się jakaś grupa osób, która nas wyzywa, powie, że jesteśmy reżimowymi dziennikarzami, kładą się tam do operatora z rękoma, idą, ale i bywa bardzo różnie. I muszę przyznać, że to kobiety często są o wiele bardziej agresywne. Ja nie wiem, się śmieją, że może ja tak łagodząco potrafię panów tam troszeczkę, jak zakręcę, to już ze mną zaczną rozmawiać, a panie tak bardziej agresywne. To zresztą czasem w tych naszych materiałach było widać. No, rzeczywiście nie staraliśmy się tak za dużo pokazywać, żeby nie było, nie wiem, że może nietypowych pokazujemy, że tak już tutaj męczeństwo chcemy robić. Teraz chyba doszło już jednak to do takich granic, przynajmniej ja mam wrażenie, rzeczywiście ktoś tych ludzi ładuje taką nienawiścią. To jest taka, przepraszam, taka hodowla cybów. No, jeśli państwo pamiętają, mówię o tym człowieku, który gdzieś tam pod wpływem tej propagandy się do morderstwa dopuścił. Mamy telefon chyba w tej sprawie. Dobry wieczór. Kto się do nas dodzwonił?
Adam. Witamy, panie Adamie. Witamy, panie Adamie. I słuchamy. No, wydaje mi się, że mam pomysł. Generalnie serdecznie wszystkich witam. A pomysł by dotyczył tej agresji, jaka tam jest przed Sejmem. Zaprosiłbym przed w zasadzie tą formę w zasadzie obławy przenieść na bardziej inne tereny, na naszą Polskę wschodnią. My tam ganiamy się, biegamy z tymi dzikami. Nam po prostu takie nagonki są, no bardzo użyteczne by były. I to by była taka forma odreagowania tych ludzi. Zaprasza pan obywateli, mogliby pobiegać po lesie, pokrzyczeć, wyładować się, wyszaleć, jeszcze świeżego powietrza się nawdychać, które na rozmaite stany oszołomienia dobrze robi. Dobrze zrozumiałem, panie Adamie. Tak? Dobrze, bardzo dobrze. Dziki nam przeganiać. A przy okazji pobronić Puszczy Białowieskiej, która jest im tak straszliwie droga. Dziękujemy, panie Adamie. Mamy kolejny telefon. Ktoś jeszcze się do nas dodzwonił. Dobry wieczór. Halo? Halo, halo. Halo, dobry wieczór, witam. Witamy, dobry wieczór. Proszę mówić, panie witam Andrzeju. Witam serdecznie, pozdrawiam państwa. Moja wypowiedź będzie krótka na ten temat. Jeśli chodzi o obywateli RP, moim zdaniem to jest prosty skrót, jeśli chodzi. Kiedyś była taka instytucja, można powiedzieć, Ruch Palikota, czyli można powiedzieć, że to jest z tego tytułu. I zachowanie tych osób, które tam są, no, odpowiadają temu wszystkiemu, co było wtedy, prawda? Mhm. Czyli przywołuje pana pamięć te obrazki spod krzyża na krakowskim przedmieściu, na przykład to, co to, co jedna z pań z kręgów intelektualnej lewicy nazwała radosną młodzieżą, taką właśnie nowoczesną młodzieżą, którą ona tam zobaczyła wtedy na krakowskim przedmieściu, skaczącą jak małpa po tym krzyżu. Ale rzeczywiście jak najbardziej mówię, czyli to po prostu obywatele RP i to wszystko, co się dzieje, co widzimy w tej chwili na wizji, co było, co pani Ania przeszła w tym wszystkim, no to można powiedzieć, że ci obywatele RP to jest skrót, czyli Ruch Palikota. On w tej chwili się wycofał na wizji, nigdzie go w sumie w mediach nie widać, nie słychać niby, ale w inny sposób ukazuje się w naszej... Duch Palikota, Duch Palikota, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo. To jest rzeczywiście rozwikłanie skrótu, na które nie wpadłem, że to nie chodzi o żadną Rzeczpospolitą Polską w tym RP, tylko po prostu obywatele Ruchu Palikota. Tak. Który się Palikota kontynuują. A my to wszystko państwu pokazujemy po to, żeby pokazać pewną obłudę tych osób, które uważają, że to są pokojowe manifestacje, że oni tylko o wolność, o demokrację. Tymczasem no, to jest tak naprawdę prawdziwe. I o wolne media. I o wolne media. To jest właśnie najciekawsze. Oni się bardzo bronią mediów. Tylko to ty zawsze mówisz, bo tylko jedne media mogą być wolne, te drugie już nie mogą pokazywać prawdy. No a właśnie prawdę widzimy na monitorach, za naszymi plecami. Jest prawda ekranu, która mówi. Po prostu. Ja się obawiam tylko, Aniu, czy mama pozwoli ci pracować, przychodzić jeszcze do pracy po myślę, tym, co zobaczyła. Ja się nie boję, muszę przyznać. No, co ma być, to będzie, prawda? Co prawda, zdarza się tak, że gdzieś tam jakieś groźby słyszę w swoją stronę, ale damy radę. Ciekawe damy... jest to, że ty tutaj mówiłaś, takie słowa padły, szanujmy się, tak? Szanujmy się wzajemnie i tak. To wzbudziło jeszcze agresję tych osób. Ten apel o szacunek. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze jeden telefon, myślę, że zdążymy, patrzę na zegar, odebrali. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Witamy w programie, słuchamy w jakiej... Znaczy, domyślam się, w jakiej sprawie, co pan chce nam, panie Jarosławie, powiedzieć. No, chciałem powiedzieć parę słów na temat różnych manifestacji, bo w zależności od tego, jaka telewizja transmituje, takie są manifestacje. W telewizji TVP Info są pokazane manifestacje w pewien sposób, a w TVN na przykład są w inny sposób i dlatego trzeba na to spojrzeć, że tak powiem, obiektywnie. Niezależnie od tego, jakie się ma... Ale to ma związek z napaścią na reporterkę? Znaczy rozumiem, że panuje... Panie bo napaści, sobie... napaści były dwa lata temu w TVP Info też na reporterów, którzy transmitowali na przykład manifestacje przed Pałacem Prezydenta, tylko wtedy była, że tak powiem, w TVP Info inna opcja polityczna.
To ja rozumiem, że znaczy przynajmniej mi się kojarzy to, co pan mówi z Marszem Niepodległości na przykład. Wprawdzie nie było żadnych napaści, ale jakiś idiota rozwinął baner i już cały świat jest strasznie oburzony. Natomiast tutaj świat podziwia. O, nawet na tym właśnie mamy stop klatkę, gdzie widać, że i sam pan Trójząb Kasprzak zaszczycił cię tutaj. Nie tylko pan Kramek, ale on też tutaj z taką aprobatą patrzy na harce swojego kolegi. Dlatego uważam, że trzeba być obiektywnym i patrzeć, no niezależnie od tego, z której opcji politycznej, ale ta agresja to płynie nie tylko z jednej, ale myślę, że i z dwóch opcji politycznych. Tak, ale chamstwo, proszę pana, nie ma opcji politycznej. Chamstwo jest po prostu tożsame dla wszystkich ludzi, niezależnie od poglądów politycznych. Chamstwo to jest chamstwo po prostu. I tutaj się możemy, i powinno się zostać zawsze potępione. Dziękujemy serdecznie i staramy się o ten obiektywizm, który pan postuluje. Proszę zauważyć, oczywiście, że ostatnio dziennikarz, który podstawiał mikrofon jednemu z posłów opozycji, widzieliśmy takie tytuły, że dziennikarz napadł na posła. Ciekawe, czy te media zechcą opisać jutro napaść na dziennikarza. To pewnie Ewa Stankiewicz napadła na Stefana Niesiołowskiego swego czasu. Jakoś nigdy nie widziałem posła, nazwijmy to prawicowego, który rzuca się na dziennikarza z TVN-u, wyrywa mu mikrofon, obliża mu od kobiet lekkich obyczajów. Ja bym temu panu, nie wiem jak on się nazywa, co on ma, ten wir napisane, to jest jeszcze jeden z tych odprysków kodu, tam coś tam, już nie wiem jak się tłumaczy, ja bym mu chętnie jakiś prezent wysłał, gdybym znał adres, to może poproszę, to chciałbym panu taką skromną przesyłkę wysłać za swoje własne pieniądze, kupię panu paczkę prezerwatyw po prostu, żeby taki cham się przypadkiem nie rozmnażał. No tak jest moja skromna nagroda za grubo te dzisiejsze pojechałeś, wyskrywanie. Ale chyba nie poprosimy Ani, żeby przekazała. Nie, pocztą. Ja też nie mam ochoty na osobiste spotkania. To jest chyba pora, żeby zaprosić państwa teraz na infowieczór. My już niestety kończymy. To nie była zabawna druga część programu, bo jak jedni obywatele napadają na drugich obywateli, to nie jest śmiesznie. Chcąc podgrzać atmosferę, zwłaszcza przed świętami, powtórzyć scenariusz z ubiegłego roku. Też mam wrażenie, że oni bardzo liczą na jakiś odwet z naszej strony, żeby potem pokazać, ach, na jacy my jesteśmy męczennicy, więc bardzo ale ci proszę, nie odwalaj. Oni nie mogą liczyć, ponieważ to jest dobry, pokojowy. To tak pozory mylą czasami. Nie, ja zawsze staram się tak pokojowo ze wszystkimi rozmawiać. Zresztą tutaj... To nie był obywatel RP, to wydawca, w związku z czym musimy zakończyć. Zdaje się, że już najwyższy czas na infoserwis. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Rzadko się zdarza, że polityk jest tak ceniona i kochana. Ludziom po prostu żal kobity. Stąd kwestia. Po co taka zmiana? To się nie mieści w żaden schemat. Wokół kwitnąca gospodarka, sondaże w górze, afer nie ma. Skąd ta roszada pana Jarka? Może to bić na obce lobby, gdy kryzys zbliża się zdradziecki? Wierzę. Kaczyński wie, co robi. I stąd jest premier Morawiecki. Dobranoc państwu.